Paczki przelewów. Po zalogowaniu wchodzimy w zakładkę Obsługa zleceń. W tym miejscu mamy dostęp do wszystkich płatności, które zostały wpisane poprzez formatki bądź zaimportowane w systemie Go Online Business na koncie danej firmy. Przelewy możemy przeglądać według zakładek. Twoje do obsługi to transakcje wymagające akcji obecnie zalogowanego użytkownika. Zakładka do obsługi zawiera przelewy całej firmy. W ostatniej zakładce znajdziemy przelewy we wszystkich statusach. Najłatwiej pracuje się z paczkami w zakładkach Twoje do obsługi lub do obsługi, dlatego że nie ma możliwości dodawania do paczek płatności w statusie zrealizowane. W zakładce Twoje do obsługi widzimy na liście różne typy przelewów z różnych rachunków. Wewnętrzny, przygotowaną paczkę, przelew krajowy wewnątrzbankowy, czyli kierowany do klienta, który ma rachunek w tym samym banku, krajowy SORBNET, przyspieszony, przelew do ZUS, podatkowy, przewalutowanie, split payment i tak dalej. Możemy je filtrować tak, by łatwiej nam się pracowało, czyli przeszukiwać według typów, trybów realizacji, daty wprowadzenia, rodzaju czy statusu. Jeżeli chcemy wykonać przelewy bezpośrednio, zaznaczamy je i wysyłamy, natomiast jeśli chcemy je spakować, używamy przycisku Utwórz paczkę. Gdy mamy odpowiednie uprawnienia, możemy dodać przelewy do już istniejącej paczki. Komenda Utwórz paczkę sprawia, że system sprawdza, czy typy płatności są zgodne, aby z nich utworzyć jedną paczkę. W tym przypadku mamy komunikat, że wśród zaznaczonych znalazł się przelew wewnętrzny, a jak informuje nas system, przelewy wewnętrzne, przewalutowanie, a także przelewy natychmiastowe i z kursem negocjowanym nie mogą zostać spakowane. Nie są one obsługiwane w trybie paczki. W tym trybie mogą być realizowane pozostałe rodzaje płatności. Ponadto nie można dodać jednej paczki do drugiej. Wykluczone z dodania do paczki są również przelewy o statusach anulowane, wysłane, zrealizowane, odrzucone. System zatrzymuje użytkownika przed paczkowaniem takich niepasujących zleceń. Informuje, ile przelewów jest zgodnych spośród zaznaczonych i zachęca, by utworzyć paczkę z tych zgodnych transakcji. Po zatwierdzeniu system pyta o nazwę paczki. Wśród ustawień mamy do dyspozycji różne tryby realizacji. Standardowy to tryb, w którym paczka po podpisaniu i wysłaniu będzie realizowana poprzez dekompozycję, czyli jeżeli nie starczy środków na jedną z transakcji, reszta zostanie zrealizowana. Paczka jako całość jest to opcja, w której płatności nie zostaną wykonane, jeśli nie będzie środków na wszystkie przelewy w paczce, czyli albo wszystko, albo nic. Paczka płacowa to opcja dostępna tylko wtedy, gdy jest kierowana z rachunków płacowych. Wówczas ustawia się ona domyślnie. Możemy zamknąć paczkę, aby uniemożliwić jej edycję. To oznacza, że do tej paczki nie będzie można nic już dodać ani odjąć z niej czy usunąć. Jeżeli użytkownik ma takie uprawnienia, może zmienić ustawienia paczki i przywrócić ją do edycji. Możemy też ukryć widoczność przelewów w paczce dla zdefiniowanych użytkowników objętych specjalną restrykcją, która nie zezwala im na wyświetlanie zawartości ukrytych paczek. Po wybraniu interesujących nas opcji zatwierdzamy paczkę. Będzie ona widoczna na liście, skąd możemy ją obsługiwać. Wejść w szczegóły, sprawdzić jej podsumowanie i cechy, a także zajrzeć do zakładki Przelewy w paczce. Jeżeli paczka jest ukryta, to użytkownik, który nie ma dostępu do ukrytych paczek, nie będzie widział zakładek Przelewy w paczce ani modyfikowane. Wówczas będzie miał dostęp jedynie do szczegółów zlecenia. Poniżej znajdują się informacje o ustawieniach paczki, o otwarciu do edycji oraz widoczności. Mamy także możliwość skomentowania paczki. Dodany komentarz jest widoczny dla wszystkich użytkowników. Paczki można podpisać i wysłać natychmiast po wprowadzeniu autoryzacji. Wówczas znika ona z zakładki Twoje do obsługi i przechodzi do Wszystkie. Tam jest ona widoczna, zmienia status na Przekazane do realizacji. Należy uważać, by przelewy krajowe i zagraniczne były rozdzielane. Przelewy ZUS, podatkowe, split payments oraz krajowe można pakować do jednej paczki. Przelewy zagraniczne muszą być w innych paczkach.